Tak? Zaczynamy? Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z w tej sprawie wypowie się Marcelina Zawisza, posłanka na Sejm RP. Bartosz Tarnowski, osoba z niepełnosprawnością, ale również kandydat do Sejmu z Okręgu Warszawskiego. Łukasz Garczewski, działacz samorządowy, również osoba z niepełnosprawnością i również kandydat do Sejmu z Okręgu Poznańskiego oraz ja, Martyna Jałoszyńska, także kandydatka do Sejmu z Okręgu Warszawskiego. I na początek poproszę Łukasza Garczewskiego. Szanowni Państwo, w Polsce osoby z niepełnosprawnością, żeby korzystać z należnych im ulg, przywilejów i zasiłków, potrzebują otrzymać od Państwa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To jest dokument, który potwierdza status osoby niepełnosprawnej i niestety system przyznawania tych orzeczeń wymaga od osób z niepełnosprawnością corocznego stawiania się na komisji orzekającej. Nie muszą być później odnawiane, co jest logiczne, ponieważ bardzo, bardzo dużo niepełnosprawności po prostu jest nabytych i osoba z niepełnosprawnością pozostaje i potrzebuje dalej pomocy od państwa i od społeczeństwa. Niestety ta lista po pierwsze jest za, ale jest na niej również wiele innych błędów i problemów, łącznie z tym, że nazwy chorób się po prostu nie zgadzają z wiedzą medyczną i są niezgodności pomiędzy nazwą choroby a jej kodem w bazie chorób genetycznych. Co oznacza, że cały ten projekt, który powinien być prostym zabiegiem biurokratycznym, nawet tego ministerstwo nie było w stanie zrobić dobrze i w związku z tym osoby z niepełnosprawnością znowu kolejny rok muszą się stawiać i marnować publiczne pieniądze, marnować swój czas i nerwy. A zaręczam Państwu, że tutaj z Bartkiem jesteśmy, nie jest to miłe doświadczenie, jest to często doświadczenie upokarzające, bo trzeba udowadniać kolejny raz swoje ograniczenia i jakby przypominać Państwu o swojej niepełnosprawności. Kolejna Komisja Zdrowia, na której poprosiliśmy ministra Wdówika o to, żeby zaprezentował nam postępy tych prac, powiedział, że dzień przed tą komisją otrzymał tę listę, za chwilę wyśle ją do Ministerstwa Zdrowia i już niedługo będzie ona wprowadzona w życie. Kolejne miesiące mijały. Podczas mojego wniosku formalnego, kiedy pytałam minister Maląg, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia tej listy w życie, pani minister nie wiedziała, o czym mówię, ponieważ nie ma koordynacji nad pracami w sprawie tej listy. Teraz dowiedzieliśmy się o tym, jak ona wygląda, a w zasadzie opinia publiczna dowiedziała się o tym, jak ona wygląda właśnie dzięki temu, że ktoś przesłał ją do mediów, ponieważ minister Wdówik nadal nie potrafi skoordynować tych prac i doprowadzić do tego, żeby ta lista weszła w życie. Jest to sytuacja absurdalna. Jest to sytuacja absurdalna, gdzie rodziców, dzieci z niepełnosprawnościami, osoby z niepełnosprawnościami zmusza się do tego, żeby co roku, co dwa lata, co trzy lata udowadniały, że nie są oszustami, że nadal potrzebują pomocy. To jest sytuacja absurdalna, gdzie osoby chore, które już naprawdę nie powinny mieć takiego obowiązku, żeby co roku udowadniać, że nadal nic się w ich sytuacji nie zmieniło i nic się nie zmieni, ponieważ mówimy o chorobach genetycznych, o schorzeniach, które są nieuleczalne. Nic się nie zmieni. I minister Wdówik zobowiązał się do stworzenia tej listy. Niestety tej listy nadal nie ma. Naciskaliśmy, prosiliśmy, krzyczeliśmy. To, co trzeba zrobić, to bardziej kompleksowe. Listę można by było porównać do plasterka na gnijącą ranę, ponieważ w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, w której funkcjonują de facto trzy systemy orzecznicze. Funkcjonujemy w ramach systemu orzecznictwa gminno-miejskiego, funkcjonujemy w ramach systemu orzecznictwa ZUS i funkcjonujemy w ramach systemu orzecznictwa poradni psychologiczno-pedagogicznych. To oznacza, że w ramach swojego
życia. Orzekałem się o niepełnosprawności, czy wydawane mi było orzeczenie o różnych rodzajach niepełnosprawności 10-krotnie. To oznacza, że jesteśmy w tym momencie skazani na usprawnione i obiecywał tego typu reformę w ciągu jednego roku. Rozumiemy, że istniała w międzyczasie pandemia i ważniejsze sprawy, ale jesteśmy 3,5 roku po tej sytuacji i to oznacza, że tak naprawdę ta podstawowa jego obietnica, podstawowy powód, dla którego obejmował on swoje stanowisko, nie została... Ministrem zdrowia powołają międzyresortowy zespół, który w ciągu najbliższych dwóch pracuje tę listę, którą zobaczyliśmy. Stworzenie tej listy obiecywano ponad rok temu. My nie wierzymy w to, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wydarzy się cokolwiek, co miałoby w jakikolwiek sposób ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami. Nie wierzymy w to dlatego, że ten rząd po prostu nie dba o osoby z poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które protestują tutaj w Warszawie, protestują w Sejmie, protestują przed Pałacem Prezydenckim i które wywalczyły to, żeby opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogli w końcu podejmować pracę. To są osoby, z którymi należałoby konsultować zmiany. I my możemy obiecać, że kiedy opozycja przejmie władzę, to zaprosi je do rozmów i wspólnie wypracujemy faktyczną listę, która sprawi, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły przestać czuć się upokarzane, będą mogły w końcu zacząć zajmować się poprawą jakości swojego życia i nie będą wreszcie podejść do tematu reformy tego systemu w taki sposób, w jaki osoby z niepełnosprawnościami na to zasługują.